Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Pomimo upału postanowiłam nagrać dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie jakby kontynuacją tutaj takiej podróży po kolorach perfum. Jest to bardzo interesujący temat. Ja już zrobiłam jeden filmik na moim kanale o perfumach chłodnych, takich turkusowych, błękitnych. Zapraszam serdecznie, kto jeszcze nie obejrzał. I oczywiście zapraszam Was do zostania ze mną, subskrybowania, lajkowania i oczywiście kontynuowania tej podróży ze mną w świat perfum. Także nie przeciągając, zaczynamy. Jest taki niesamowity upał, że ciężko mi się skupić, ale no w końcu mamy lato w UK i wszędzie tutaj na świecie, mimo że nie bardzo możemy podróżować. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony kolorowi różowemu. Ja powiem szczerze, najczęściej wybieram właśnie takie perfumy o takim kolorze. Nie wiem czemu, ale po prostu może głębi duszy jestem romantyczką i właśnie do takich perfum, słuchajcie, mnie ciągnie. Przepraszam bardzo, jeżeli będę bardzo tutaj na twarzy taka świecąca, bo naprawdę jest bardzo, bardzo duży upał. Staram się tu emanować też światłem, no ale przystępując właśnie tutaj do perfum różowych, nasuwa mi się takie, sobie zrobiłam takie, słuchajcie, ściągę, takie notatki, bo to jest bardzo, tak jak powiedziałam, ciekawy temat. Nie wiem, do jakich kolorów Was przyciąga, ale mój ulubiony jest różowy, oprócz właśnie tych turkusowo-błękitnych, o których, tak jak wspomniałam, zrobiłam film, także perfumy różowe bardzo jakby mnie ciągną, zwłaszcza tutaj na taki okres letni, kiedy się robi ciepło, kiedy to wszystko buzuje, pulsuje życiem, to właśnie kieruje się tutaj instynktem, żeby sięgnąć po te, słuchajcie, różowe perfumy. Perfumy różowe to kojarzą mi się właśnie z romantyzmem, z dziewczyncością, czystością, takim flirciarstwem, a także takim wabikiem gdzieś tam niewinnym właśnie, kuszenie, to jest taka niewinność gdzieś tam ukryta pomiędzy kwiatami. Kojarzy mi się też z ogrodem takim kwitnącym, ewokującym właśnie życiem i takim dynamizmem, ale takim niewinnym dynamizmem, takim naturalnym, jakby dziecięcym. I słuchajcie, łączą zawsze taką świeżość cytrusów z kwiatami i to najbardziej właśnie w nich lubię. Słuchajcie, niektóre te, tak jak powiedziałam już w odcinku o tych zapachach błękitnych, że niektóre te zestawienia kolorowe mogą łudzić, że będzie to zapach, który Wy oczekujecie, a niekoniecznie, więc zawsze go sprawdzajcie. A i dlatego czasem w tych różowych perfumach, w tych buteleczkach perfum bywają takie cukierkowe, słodkie, kandyzowane, przywołujące też lata młodzieńcze, tutaj być może romantyczne uniesienia, chwile, a także tutaj dzieciństwo. Wyczytałam też, że im intensywniejszy kolor, tym cięższe perfumy. Tak, zgadzam się z tym, aczkolwiek miałabym tutaj problem z białymi perfumami, gdyż no, nie można się nabrać. Wydaje się, że błękitność, niewinność, właśnie taka czystość, klarowność, a jednak nie do końca one zawsze są, ale te białe perfumy zostawmy sobie na inny odcinek. I słuchajcie, łączą mi się te różowe zapachy właśnie z takimi igraszkami, młodością ciała i duszy, takim flirtem, niewinnością, romansem i urokiem osobistym. Ja sobie zrobiłam taką listę i przyniosłam tutaj, słuchajcie, kilka perfum. Ciężko mi było się jakby tutaj zdecydować, które perfumy naprawdę powinnam przynieść, ale zaraz Wam przedstawię, które w końcu wybrałam. Z zdziwieniem, że przyniosłam Versace Bright Crystal. Słuchajcie, dawno go nie umawiałam, ja teraz mam fazę na te zapachy i ja mam tylko taki malutki, słuchajcie, zestawik, bo kupiłam żółty i niebieski Dylan Turkus, więc pokażę Wam na przykładzie tej właśnie miniaturki, słuchajcie. I co jest właśnie w nutach tych tutaj perfum z 2006, znowu Alberto Morilla z Zanimy. Jest tu owoc yuzu, jest pomegranate, są takie nuty wodne, które najbardziej właśnie tutaj lubię. Jest też peonia, lotus, słuchajcie, magnolia i bursztynowy taki akord właśnie tu z paczulą i piżmem.
I słuchajcie, jak tak sobie piszę, to są takie zamrożone właśnie nuty tej cytrynki, czyli juzu, tej roślinki juzu, a także dochodzą, tak jak powiedziałam, w tych różowych perfumach nuty kwiatowe, piękne połączenie takich kwiatów wodnych jak lotos i właśnie peonia i magnolia. Ja gdzieś te kwiaty wodne bardzo lubię, słuchajcie, i bardzo też lubię tutaj magnolię i wspomnę zaraz o jednych perfumach, które uważam, że są niedoceniane. Słuchajcie, ja w związku z tym, że to jest miniaturka, to ja sobie tak delikatnie, słuchajcie, ja zrobię specjalny film, jak nakładać perfumy, jak ja nakładam klienta perfumy. Będzie to trochę inne. Słuchajcie, one są przepiękne. Przepiękne, tak jak mówię, jest to zestawienie cytrusów, kwiatów. Jest, przywołuje właśnie takie, takie lata właśnie młodzieńcze, taki dynamizm z niewinnością, flirciarstwo i taki wabik do zabawy, też bym powiedziała. Jest to zapach bardzo flirciarski, bardzo unoszący. Ja bym powiedziała, że jesteśmy gdzieś tam w takim świecie zabawy i też marzeń. Kojarzy mi się też z dziewczęcością, słuchajcie, z taką czystością, ale są to zazwyczaj takie też zapachy romantyczne. Dla mnie Bright Crystal jest zapachem bardzo romantycznym. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale dla mnie on taki jest. I słuchajcie, na pewno wybija się tu ten kwiat juzu. On jest niesamowity w tym zestawieniu. Ja nigdzie indziej nie widziałam, znaczy mam te zapachy z kwiatem juzu, ja bardzo je lubię, z tym cytrynką, bo to jest rodzaj cytryny. Natomiast powiem Wam, że nigdzie indziej nie spotkam się z takim pięknym połączeniem i przejściem właśnie tutaj do tych kwiatowych, wodnych akordów. Także to jest typowy zapach, może nie widzicie, ale on jest taki czysto klarowno-różowy, bardzo romantyczny, bardzo kibicy i bardzo flirciarski zapach. Zapachem, który odbiega trochę od tych różowych, ale tak jak mówiłam, nie zawsze te kolory się tu sprawdzają, jest. Tutaj perfumy nowe Bubblegum z Toy 2 Bubblegum by Moschino. Słuchajcie, ja przepadłam, jak ten zapach zobaczyłam, zwłaszcza buteleczkę, ja tu poleciłam na buteleczkę, tak, no na buteleczkę to tu kryć. To jest zapach z 2021, czyli bardzo, bardzo nowy. I słuchajcie, są tu kandyzowane owoce, tak jak powiedziałam, niektóre właśnie są kandyzowane, takie jakby flirciarskie nuty i bym powiedziała dziecinne nuty. Jest bułgarska róża, jest tu piękne ujęcie, ale takie troszeczkę jak lekarstwo tych jagodowych nut i brzoskwiniowych z cynamonem, ze kwiatem tutaj brzoskwini. Nie wiem, co to jest ambroksan. Ja wydaje mi się, że to jest żywica, ale nie jestem pewna, z piżmem i jest tu cedr. Słuchajcie, i ten zapach, cóż, no ma przywoływać takie nuty dzieciństwa, ja bym powiedziała zabawy. Jest to zapach taki playful, bardzo fryciarski, bardzo zabawowy, bym powiedziała upajanie się właśnie tutaj tą młodością, jeśli chodzi o młodość ciała i duszy, ale także łączy się z naszym dzieciństwem. Dla mnie on tak, słuchajcie, on, tak jak powiedziałam, się bardzo, bardzo dziwnie na mnie utlenia. Pierwsza nuta to jest naprawdę tak, jakbyście żuły, słuchajcie, te okrągłe gumy do żucia balonowe, albo właśnie, kto pamięta Donald Duck gumę, to właśnie tak. Ja mam odcinek o tych perfumach, jesteście ciekawe dokładnie, jak je analizuję, to zapraszam. Ale później, słuchajcie, wychodzi taki mało ciekawy akord, który mi się osobiście nie za bardzo podoba, a mianowicie taki, te owoce kandyzowane są takie bardzo sztuczne i bym powiedziała, one są, słuchajcie, tak łączą się z takim syropem. I na końcu mi się to podoba, aczkolwiek, słuchajcie, przy tym upale dzisiaj te perfumy brzmią troszeczkę inaczej u mnie. Naprawdę. Jest mniej sztuczny, ale za chwilę wrócę do niego, może pod koniec odcinka, co Wam o tym powiem. Zabił jest na pewno mocniejszy niż... Zabił, Bright Crystal jest na pewno mocniejszy, ale słuchajcie, właśnie jest to guma balonowa, typowe odzwierciedlenie, taka ewokacja, takie obrysowanie, narysowanie właśnie, no słuchajcie, gumy balonowej. Później wychodzą takie nuty, słuchajcie, cytrusowe, ja nie czuję do końca tych jagód tutaj. Może to jest ta brzoskwinia. On teraz delikatnie robi się taki delikatnie kandyzowano brzoskwiniowo-pudrowy.
Ale ktoś, kto lubi właśnie takie kandyzowane, takie dziwne zapachy, to serdecznie zapraszam do wypróbowania. Mimo że przyniosłam znowu, wszyscy pójdą znowu, Victor & Rolf, ale teraz tą właściwą, czyli Bloom, bo zawsze pokazywałam, mówiłam o Victor Rolf Eau de Parfum, ale nie Bloom, a to jest wersja właśnie, słuchajcie, z roku 2017 i główne noty są tu pomegranate, czyli piękny granat, jest tutaj mandarynkowa pomarańcza, jest frezja, mantai air, jak to przetłumaczyć, takie powietrze jakieś górskie. Może jest. Fajnie by było tworzyć coś takiego. Jest róża z damasteńska, słuchajcie, jaśmin i takie drzewne nuty. Słuchajcie, on trochę odbiega, to jest nowa wariacja wody toaletowej i jest właśnie takim powietrznym zapachem. Powietrzny, ale słuchajcie, on jest taki troszkę nie to różowy, nie brzoskwiniowy, ale postanowiłam, że go przyniosę i zaklasyfikuję tutaj do tych różowych. On ma imitować właśnie taką świeżą, jesteśmy gdzieś w górach, właśnie oddychamy takim świeżym powietrzem, tymi oryginalnym bukietem kwiatów właśnie i słuchajcie, przede wszystkim takim cytrusowymi, dystyngowanymi nutami. Słuchajcie, pozwolicie, że ja go kocham. I powiem Wam, na takie upały on będzie się dobrze sprawdzał, gdyż on jest w wodzie toaletowej, on jest bardzo rozrzedzony, bardzo delikatny, nadal jest taki trochę kandyzowany, słuchajcie, ale tak jak tutaj Wam powiedziałam, jak to opisane, że to są perfumy takie mające imitować właśnie górskie powietrze, jesteśmy gdzieś na szczycie, wdychamy to czyste powietrze, jesteśmy zainspirowane, chce nam się żyć, jest ten dynamizm życia, jest ta romantyczność, te uniesienia, także właśnie tak kojarzy mi się ten zapach. On się świetnie sprawdzi właśnie, wydaje mi się, na teraz, może dla niektórych osób właśnie tutaj gdzieś na randkę albo idziemy na jakiś obiad wieczorem. Nie może przy tych temperaturach, ale do pracy jak najbardziej, nawet przy tych temperaturach. I ja bardzo, bardzo kocham nowy mój zapach, słuchajcie. A mianowicie Chanel Eau Vif. Ja go pierwotnie nie lubiłam. Jest tu w zestawieniu perfum drugiej szansy. Kto nie oglądał tego odcinka, serdecznie zapraszam. Słuchajcie, tak, on na początku mi się nie podobał. Jest to wersja z 2015. Jest to taki kwiat pomarańczy, grejpfruta, typowo cytrusowy, wzmocniony właściwie tymi kwiatowymi nutami, a mianowicie jaśminem, który dla mnie jest bardzo rozrzedzony. Tu jest wetiver, który ja kocham, jest cedr i iris, tu daje takiej pudrowości, ale jest do końca taki świeży i oczywiście białe piżmo. Słuchajcie, to jest dla mnie zapach ferii życia, właśnie taki świetne połączenie klasyki, ale świeżości, niewinności, takiej łapania, takie carpe diem, bym powiedziała, łapania chwili, właśnie taki bardzo soczysty, pomarańczowy. Ja nie powinnam je mieszać, słuchajcie, ale to jest zapach, który ostatnio jest na mojej półce non-stop. Ja bym trochę powiedziała, że on jest też unisex, ze względu na tą świeżość, ale oczywiście ta lekko różowa tutaj powłoka, buteleczka daje tą kwintesencję, że jest to typowo kobiecy, mega kobiecy, flirciarski, dynamiczny zapach, połączenie właśnie świetnego połączenia takich bardzo świeżych, dynamicznych i właśnie, słuchajcie, kwiatowo-cytrusowy. A jest moje ukochane, dawno by nie było, prawda? Baby Doll, już limitowanka, i znaczy nie limitowanka, to jest zapach, który podobnież jest już dyskontowany, że już jest dyskontynuowany, nie będzie go, słuchajcie, Baby Doll, ja już nawet nie mam korka, słuchajcie, to jest zapach, który mi się najbardziej kojarzy, widzicie, on jest taki różowy, może nie widać, z zapachami właśnie typowo różowymi, to jest taki świeży, bardzo różano-cytrusowy zapach z roku 2000. Ja bardzo, bardzo, bardzo ubolewam, że on ma odejść, ale były już takie czasy, że miał odejść i nadal jest. I nadal był, bo teraz go ciężko dostać. Jest tu porzeczka, którą uwielbiam. Jest tu, słuchajcie, ananas, jest lilia wodna, jest cedr, jest drzewo sandałowe, wanilka, ja nie czuję tej bobutonka, ale jest tutaj. No i oczywiście jest róża z frezją i taki kwiat pomarańczy, ale jest tu też jabłko. Może dlatego on jest taki soczysty i wibrujący. Słuchajcie, jest to zapach właśnie bardzo czarujący i owodzicielski, bym powiedziała. Jest to dla kobiety, która cieszy się życiem właśnie.
Jak oszczędzam, ale jak widzicie, zaaplikowałam na sobie, na siebie. Jest to zapach przecudny. Właśnie kobieta, taki mega kobiecy, mega dynamiczny, słuchajcie. Jest to kobieta, która jest romantyczką, ale uwodzicielką też i emanuje takim specyficznym poczuciem humoru. Bardzo flirciarski i bardzo, bardzo rzeźki. Słuchajcie, on przywodzi właśnie taki dynamizm, taką chęć życia. Takie niesamowite połączenie właśnie tej porzeczki, słuchajcie, tu z tymi nutami takimi frezjowymi. O, jest heliotrop, dlatego tak lubię, że jest niesamowity. Także jeżeli macie ten unikat, to Wam gratuluję, bo naprawdę dla mnie to taki biały. Następnym zapachem ja znalazłam taki unikat, jego bardzo lubię, już mam, zobaczcie, na dnie piękna różana kobieca. Taka buteleczka właśnie kryształowa. Jest to prawdopodobnie, słuchajcie, ja na tej naklejce, słuchajcie, nie do końca wiem, która to jest edycja, ale to była specjalna edycja, która wyszła tylko w 125 ml, mianowicie Paris Roses Chantis, jeśli dobrze, ale nie jestem pewna, bo było tych różanych z dwie co roku wydawali takie edycje, ale jeżeli się nie mylę, to jest ta z 2005 roku. Tu są różane nuty fijołkowe, przepiękne, właśnie lekko pudrowe. Jest kwiat pomarańczy, słuchajcie, znowu konwalia, jest przoskwinka i jest drzewo sandałowe, plus taka nuta białego piszma, którą ja lubię. Słuchajcie, to jest taki bardzo szykowny zapach, ja bym powiedziała. Zapach właśnie flirciarski, ale tej takiej osoby, która interesuje się tu designem, interesuje się właśnie modą, łączy właśnie przez to, że jest to Paris, zapach należący do Paris, że jest to właśnie taka minimalistka, ale wiedząca, czego chce w życiu, mająca swoją ścieżkę kariery i ten zapach jest niesamowicie różany, słuchajcie, to jest taka kwintesencja róży. Bardziej mi się nawet podoba, słuchajcie, niż ten zapach Rose and Roses z Miss Dior serii. No przepiękny zapach, słuchajcie, już chyba niestety wycofany, ja go nie wiedziałam, wiem, że to były takie unikaty właśnie jednoroczne, ale słuchajcie, on jest fajny właśnie na takie późne popołudnie albo do pracy, chcemy wybrzmieć romantycznie, minimalistycznie, ale właśnie szykownie, to ten zapach Wam. A ostatnie zapachy. Jeden, ja już go nie będę wspominać, oczywiście to jest Blooming Bouquet, każdy go zna, te zestawienie z trusów i róż, bardzo flirciarski, romantyczny, niesamowicie kobiecy, słuchajcie, dynamizm, piękne połączenie tych wszystkich nut, taki przywołujący właśnie niewinność, taki urok osobisty, bym powiedziała, i taki wabiący, bo on taki jest, więc już nie będę poświęcać za dużo czasu, on jest prawie w każdym zestawieniu, nie będę przynudzać może o nim, ale kocham go niezmiennie, ale wspomnę tu o zapachu trochę zapomnianym Beautiful Magnolia, który wydany został w tym roku, słuchajcie, zapach dla trochę ślubny, sobie go psipnę, mimo że w pracy non stop go psikam. Zapach taki ślubny, tu jest podwójna dawka magnolii, słuchajcie, jest tu taka solarna gardenia, piżmo i ten zapach przepięknie kwiatowo ewokuje cały dzień. On jest, ma wydźwięk taki i tą projekcję bardzo cytrusową, słuchajcie, ale to jest zapach właśnie, który był wypuszczony dla minimalistycznej, nowoczesnej panny młodej, więc tutaj specjalnie Estée Lauder jakby ukłon ku młodości i niewinności i temu ukłon w stronę pierwszego kroku, który właśnie robimy jakby na nowy etap naszego życia, czyli będąc zaślubioną. Słuchajcie, ja uważam, że ten zapach jest nie do końca, słuchajcie, jakby zauważony. Te wszystkie zapachy z Beautiful, one są specyficzne, każdy jest inny, każdy bardzo charakterystyczny, bardzo, bardzo indywidualny, to jest cały czas opowieść o pannie młodej, taka właśnie jakby zmieniana co róż, co roku nowymi edycjami, słuchajcie, ale ja go bardzo lubię. Jeżeli ktoś lubi takie historie na temat magnolii, tej wybujałości,
pięknej kobiecości, dynamizmowi, który towarzyszy tutaj ze strony Gardenii, to ja Was serdecznie zapraszam właśnie, żeby spróbować ten zapach, bo uważam, że on jest niedoceniony, a na pewno Wam się spodoba. Te, które lubią właśnie połączenia takie typowo kwiatowe, gdzieś tam z takim cytrusowym woalem, to serdecznie zapraszam do spróbowania. Rzeczywiście Daisy, ale już darujmy sobie tą Daisy, mimo że ten bukiet jest piękny, on jest bardziej czerwony niż różowy, więc może powinnam go zaklasyfikować tutaj do zapachów takich czerwonych, ale słuchajcie, na dzisiaj było to, będzie to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za właśnie uczestnictwo w tym odcinku. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście. Czekam na Wasze tu komentarze odnośnie, słuchajcie, który zapach Wam się kojarzy, który zapach właśnie z tych różowych bardziej Wam się kojarzy, właśnie z tym, co opisałam, który jest Waszym ulubionym. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji i do lajkowania i do następnego odcinka. Ja będę kontynuować właśnie te serie takie tutaj kolorystyczne też. Aczkolwiek mam jeszcze inny pomysł do zrealizowania, także koniecznie zostańcie ze mną i do zobaczenia w następnym odcinku. Życząc Was miłego dnia, żegnam się już, pa, pa.